jestem na miejscu. Trzeba czekać. Cześć, jak leci? Tutaj! Świetnie, że jesteś. Pomożesz mi w gotowaniu. A co pichcisz? Jambalaję. Chodź, zamieszasz mięso. Sojowe. Okej. A to nie Joss miała ci pomagać? Ona już swoje zrobiła. Łap za łódźkę. To wasz rodzinny przepis? Mhm. Cebula, słodka papryka, tymianek. Jeszcze tylko pokroję selera i czosnek. A ty mieszaj tam, mieszaj. No, mieszam. Założę się, że to będzie najlepsza jambalaja w twoim życiu. Dochodzi do siebie. Fizycznie ma jeszcze przed sobą długą drogę, zanim wróci do zdrowia. A psychicznie? Sporo przeżył. To, co zrobił mu Piotruś Pan na swój przewrotny sposób, chyba mu pomogło. Wiem, jak to brzmi. Ale wydaje się taki oczyszczony. Nie chcę psuć fajnie zapowiadającego się dnia, ale muszę zapytać. Co z Piotrusiem Panem? Pytasz, czy go zabiłem? Później o tym pogadamy, co? Jasne, nie naciskam. Po prostu, wiesz... Wiem. Dobra, wystarczy już tego mieszania. Przynieś mi z kuchni ryż, okej? Robi się. Nie, Randy zawsze był taki, ale to mu na pewno nie pomogło. Wie pani, jego ojciec był trudnym człowiekiem. To samo im powiedziałam, ale oczywiście ta sama śpiewka. Nikogo nie obchodzą problemy dzieciaków z marginesu. Przysięgam, że takie słowa usłyszałam. Myślałam, że się zagotuje. A kiedy będzie można go znowu odwiedzić? To świetnie. Chciałabym mu coś przynieść. On tak lubi muzykę. Tak? Jak się masz, Joss? Zadzwonię później. Miło, że wpadłeś. Dzięki za zaproszenie. Nie, to ja dziękuję. Świetnie wyglądasz, Joss. Tak myślisz? Dziękuję. Co u Randy'ego? Ciągle w szpitalu. Jeszcze w szoku, ale już z nim lepiej. Nie miałam okazji powiedzieć, jak bardzo jestem ci wdzięczna. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Nie wiem, jak się odpłacę, gdyby Randy... Nie jesteś mi niczego winna. Dziękuję. River jest na podwórku. Nie mógł się już ciebie doczekać. Indyjski. Nieźle.
pomidory do gara. Możesz wrzucić ryż. Jest ryż. Okej, teraz musi się trochę pogotować. Chodź na patio. Siadaj. I weź sobie piwo. Czy co tam chcesz? Miło tu. Wiem. Wszystko wygląda, jakby nigdy nic złego się nie stało. Teraz mi powiesz? Co z Piotrusiem panem? Odwiedziłem go w szpitalu. Dalej leżał w śpiączce? Tak. Gdzieś na krawędzi snu między życiem a śmiercią. Wyglądał jak pusta skorupa. Jeden strzał w głowę i po wszystkim. Dokładnie o tym pomyślałem. Tak łatwo to zrobić. Przyłożyłem mu pistolet do czoła i coś sobie przypomniałem. River? To jak umarli moi rodzice. Nie wiem, czy chcesz tego słuchać. Co się z nimi stało? Mój stary miał farmę. Tak jak ojciec Piotrusia pana. Ale gdy zabrali mu interes, rodzicom udało się otworzyć mały sklepik. Mieszkaliśmy nad nim. Któregoś dnia obudził nas hałas. Szukali forsy, ale kasa była pusta, więc wjebali się na górę. Kazali wszystkim klęknąć i pytali mojego ojca, gdzie chowa forsę. Pamiętam tylko, jak moja matka płacze, a ojciec przysięga, że to już wszystko. Jeden był naćpany po uszy. W końcu wystrzelił. Mojemu ojcu urwało pół czaszki. Homer, River, przykro mi. Zaczęło mu odpierdalać. Dał mi swoją spluwę i kazał przyłożyć mamie do głowy. Do dziś pamiętam załzawione oczy mojej matki na końcu lufy. Co zrobiłeś? Nic. Sparaliżowało mnie. Wreszcie zabrał mi tę spluwę. Zastrzelił matkę i wszyscy wyszli. Nigdy ich nie złapali. To właśnie dlatego zostałem gliniarzem. Nie chciałem, żeby takie gnoje chodziły na wolności. Joss przy tym była? Też to wszystko widziała? Tak. Myślę, że gdy na mnie patrzy, widzi tamtego chłopca z pistoletem przy głowie matki. Strasznie mi przykro, River. Więc kiedy stanąłem nad Piotrusiem panem z lufą przystawioną do jego czoła, znów byłem tym chłopcem. Jednocześnie tym ćpunem, który zastrzelił mi rodziców. Rozumiem. Zabiłem kilka osób w życiu. Ale nigdy w ten sposób. To by była egzekucja. Wybiegłem stamtąd i obiecałem sobie, że to koniec. To dobrze. Ale co teraz? Do policji już nie wrócisz. Myślę o karierze prywatnego detektywa. A zresztą zobaczymy. Wujku, miałeś z nami pograć. Obiecałeś. No dobra, dobra. Chodźmy. Wi, dołącz do nas. A w co gramy, wujku? Zobaczysz. Gramy. Big Trouble in Haywood. Weź swój sprzęt. No i co myślisz? Zawsze chciałem pograć w coś takiego. No,
Niezła spluwa. Nie ma czasu na podziwianie widoków. Ten drań nie może nam uciec. Kto? O rany. Vi, pozwól, że ci przedstawię. Kapitan John McClane i porucznik Henry Callahan. Najlepsi gliniarze z naszego wydziału. Lepiej nie wchodź im w drogę. Pracuję sam i nie będę robić dla ciebie wyjątków. Ja też. Znam takich jak wy. Samotne wilki, co? A, rebelsi. Prawdziwe utrapienie na komendzie. Tworzą swoje własne reguły. 3 razy mnie zwalniali. Dyscyplinarka i 2 razy poszedłem na emeryturę. Za stary na to jestem. Ale jakoś ciągle wracasz. Miasto mnie potrzebuje. Okej, zaczynajmy. Dobra. Musimy wytropić El Chamuco en Diablado i załatwić po drodze wszystkich jego przytupasów. W końcu odpowie za wszystkie swoje zbrodnie. Mamy wspólny cel, ale gramy jako 2 zespoły. My na dzieciaki. Drużyna z lepszym wynikiem wygrywa. Nie macie szans. Ej, Vi, tylko się nie zagalopuj, okej? To ich ulubiona gra. Okej. Tam jest! Brać go! To miasto jest moje! Nigdy mi go nie odbierzecie! Szybki jest, ale nie ucieknie przed sprawiedliwością. Uważajcie! To jego ludzie! Nieźle! Hej! Mam lepszego cela! Nieźle! Dobra, następna runda. Tędy. To musi być ich zapchlona melina. Jedzie z gnilizną moralną na mile. Jest cicho. Za cicho. To zasadzka! Czekali na nas! Nieźle! Nieźle! Okej, to już wszyscy. Następnym razem musimy być szybsi. Strogi, utrudnianie wykonywania obowiązków funkcjonariuszom jest karalne. To już kolejne upomnienie. Spokojnie, panie kapitan, już mnie... Kiepski refleks. Za dużo pączków. Callahan, nie szarżuj. Nienawidzę tracić dobrych ludzi. O mnie się nie martw. Mam lepszego cela. Nieźle. Oberwał, oberwał. Okej, załatwiliśmy wszystkich. Ale to jeszcze nie koniec. Ostatnie słowa. Pewnie, dawaj. Uwielbiam te kiczowate suchary na koniec. Wasze ostatnie słowa. O nie, zasadka znowu. To teraz. Obiad. Ale mamo, my już prawie. Dopadniecie go następnym razem. No dobra, przynajmniej wygraliśmy. Jesteśmy najlepsi. Dzięki, że dałeś im wygrać. Świetnie się bawili. Nie, oni serio byli lepsi. Hej, jedzenie na stole.
No i jak wam poszło granie? Super! Skopaliśmy im tyłki. Bandytom? No tak, bandytom też. Zobaczmy, czy smakuje tak dobrze, jak pachnie. O, widać, że zwolnienie ze służby ci służy. River właśnie odkrywa uroki rodzinnego życia. Winiarz nie ma na to czasu, niestety. Ale teraz odbijam sobie te wszystkie lata. Dawno nie widziałam go takiego beztroskiego. A ty, Vi? Jak u ciebie wyglądają sprawy rodzinne? Wychowywałem się w Haywood. To była moja rodzina. Sąsiedztwo było zgrane, ludzie sobie pomagali. Nie ma nic ważniejszego niż dzieci. Różnie mi się w życiu układało. Popełniałam błędy, ale przynajmniej dzieci mi się udały. Joss, ale chyba nie widzisz we mnie materiału na rodzica, co? A ja ci wyglądam na dobry materiał na matkę? Kto głosuje, że tak? Ja. Sam podniósł rękę. Vi, to znaczy, że ty masz już kogoś. Opowiadaj. No to przegłosowane. Kod 1199. Policjant potrzebuje wsparcia. Wybawię cię z opresji. Chodź. Joss, dziękujemy. Dzięki. Zrobiło się naprawdę gorąco. Czego ma się partnera? Byłeś o krok od oglądania albumów ze zdjęciami. To tutaj. Na co patrzymy? Wieża wodna. Dobre miejsce. Dobre na co? Żeby się napić i pogadać. Tędy... Kurwa, znowu się bramka zatrzasnęła. Kiedyś ją naprawię. Podsadzę się i otworzysz mi z drugiej strony, okej? Dobra. To idziemy. Okolica nie jest taka zła, chociaż pierwszym wrażeniem nie powala. Corpo Plaza to nie jest. Ale da się tu żyć. W mieście są gorsze miejsca do wychowywania dzieciarni. A Randy i jego kłopoty z prawem? Chyba nie wzięły się z powietrza. Racja. Ale Randy wdał się swojego starego. Myślę, że w lepszej dzielnicy też szukałby kłopotów. Podobno to najgorsze miejsce do życia w całych Stanach. Ale lubię ten widok. Uspokaja mnie. Nie czuć stąd syfu, który korporacje spuszczają na ulicę. Jakby miasto było ich prywatnym kiblem. Nasrać i spuścić wodę. Cóż, lepiej bym tego nie ujął. Mam coś dla ciebie. Twój pistolet? Mam go od bardzo dawna. Od zbyt dawna. I myślę, że już czas na nowego właściciela. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu obiecaj, że nie odstrzelisz sobie stopy. Znasz kogoś, kto to zrobił? Mąż Joss po pijaku. Dokładnie w miejscu, w którym stoimy.
Czyli to takie wasze specjalne, rodzinne miejsce. No, coś w tym stylu. Czas na wóź program. Napijemy się? Dla mnie coś mocniejszego. No, i to mi się podoba. Za Joss i dzieciaki. Za rodzinę. Masz tego więcej? Skrzynka piwa i dwie butelki whisky spełniają twoje oczekiwania? Okaże się w trakcie. Gościu, czeka nas długa noc i ciężki poranek. Przygotuj wątrobę. Gdzie ja to posiałem? Kurwa. Kolonizujemy księżyc, a wciąż nie mamy skutecznego leku na kaca. No. Dobrze się wczoraj bawiłem. Ja też, ale muszę zaraz uciekać. Obiecałem Joss, że zawiozę ją do Randy'ego. Nic się nie martw. Możesz dochodzić tu do siebie tak długo, jak chcesz. Przeproś ode mnie, Joss, że tak się zwinęliśmy z kolacji. Za zażeganie ubikacji też? Kurwa. Pozdrów Randy'ego. Jasne. Do zobaczenia, Vi. Dzień dobry. Nie przeszkadzam? Pamiętasz o tym generatorze, prawda? O, kurwa. Teraz mam to naprawiać? Teraz. Potem jedziemy do szpitala. Chcę, żeby wszystko było gotowe, kiedy Randy wróci. No, to co z tym generatorem? Nie wiem. Nie ma światła. Potem trzeba jeszcze posprzątać u niego w pokoju. No wiem. Ale ten jeden raz...